Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy, gdzie spotykamy się, żeby gawędzić o książkach. Dzisiaj bez książki, ale ja zapowiem książkę. Po wielu miesiącach trudów i znojów, proszę Państwa, odesłałem do drukarni trzeci tom baśni socjalistycznej. Będzie on jeszcze w marcu, na pewno będzie na konferencji w Kazimierzu, więc jak ktoś chce się zapisać na konferencję w Kazimierzu, żeby dostać jeszcze ciepły trzeci tom baśni socjalistycznej, to powinien to zrobić do 16 marca. Proszę Państwa, zakończymy ten cykl socjalistyczny na tej baśni, na tym tomie, ale do tematów socjalizmu wrócimy jeszcze w innych formułach. Ja to już dzisiaj wiem, że trzeba wrócić do tego tematu, ale czwartego tomu nie będzie, bo ja zwariuję po prostu. To było tak wyczerpujące dla mnie. Po drodze było tyle przygód, że ja oczywiście w swojej nieopisanej naiwności myślałem, że to mi się uda zrobić bardzo łatwo i szybko. Niestety tak się nie stało. Ale są trzy tomy pięknie ilustrowane, bardzo luksusowo wydane, baśni antysocjalistycznej. Proszę Państwa, ten trzeci tom będzie trochę droższy. Ja pokażę dwa pierwsze. Ten trzeci tom będzie trochę droższy, bo on jest grubszy od tych dwóch pozostałych. One wyglądają tak. Trzeci będzie wyglądał dokładnie tak samo, tylko będzie miał pomarańczową wstążkę i pomarańczową kapitałkę. Kapitałka to jest to. Mogę zdradzić, że... Boże, zapomniałem, kto będzie z tyłu, bo tutaj mamy Berta Reynoldsa i Salvadora Dali. Ach, no zapomniałem, kto jest z tyłu. No widziałem okładkę, po prostu okropne, za dużo pracuję. Proszę Państwa, wszyscy wiemy, co to jest za książka. To jest książka antysocjalistyczna, a także antypiłsudska. Nie jest ona jednak w taki sposób antypiłsudska, jak to sobie wyobrażają czynni obecnie w publicystyce, w przestrzeni publicznej i na rynku książki wrogowie Józefa Piłsudskiego, którzy do, przepraszam, pożygania międlą te same kawałki, wielokrotnie już obrócone i obsmażone, od których już wszyscy ziewają, tak? O tym, jak to się Piłsudski prowadził, jaki był z niego niedobry człowiek i tak dalej. Proszę Państwa, trzeci tom jest osnuty wokół, po pierwsze, zbrojeń, po drugie, zamachu na Gabriela Narutowicza. Przeczytałem bardzo wiele rzeczy, nie twierdzę, że wszystkie, głównie artykułów prasowych z epoki dotyczących zamachu na prezydenta Narutowicza i mogę zasugerować taką kwestię, taką drogę do przemyśleń. Proszę Państwa, Eligiusz Niewiadomski był człowiekiem zmanipulowanym i zmuszonym przez koła wojskowe, wrobionym w ten zamach. On to zrobił oczywiście świadomie, natomiast musimy pamiętać, jaka to jest epoka i jak łatwo manipuluje się ludźmi, a także jak łatwo uzyskuje się pozwolenia na te manipulacje. I wszyscy są z tego rozgrzeszeni. Nigdy nie uwierzymy, nikt w to nie uwierzy, że jakakolwiek prawica, ze szczególnym wskazaniem na generała Józefa Hallera, miała cokolwiek wspólnego z zamachem na prezydenta Narutowicza. Tak jak to wmawiają nam przez całe lata, niedługo już 100 lat, aż minęło 100 lat, tak? Niedługo minie 100 lat od tego zamachu, minęło 100 lat od ogłoszenia niepodległości, za 2 lata będzie 100 lat od tego zamachu. Już nie mogę się doczekać, co będzie wtedy, jakie wycie się rozlegnie. Może powinienem się wstrzymać z tym, ale to jeszcze wrócimy do tego. Jakąś polemiczną treść, proszę Państwa, wsadzimy. Proszę Państwa, prawica nie miała nic wspólnego z zamachem na prezydenta Gabriela Narutowicza. To są głupoty. Tak jak to powiedziałem w pogadance, którą wygłosiłem w Akademii Wnet, Eligiusz Niewiadomski nie znał osobiście ani generała Hallera, ani nikogo z jego otoczenia. Za to znał osobiście generała Karaszewicza-Tokarzewskiego i generała Sosnkowskiego. No więc nie można oskarżać o moralne sprawstwo człowieka, który nie znał sprawcy faktycznego. To jest nadużycie. To jest nie do obrony nigdzie, poza oczywiście Polską, gdzie każda bzdura i każdy idiotyzm, byle tylko był pod odpowiednim ciśnieniem wtłaczany do głów, zyska wdzięcznych wyznawców. Proszę Państwa, obrona prawicy przed tymi oskarżeniami prowadzona jest w sposób idiotyczny. To jest po prostu idiotyzm. Prawica wybiera sobie na bohaterów ludzi takich jak generał Juliusz Zagórski. Nie był to żaden bohater.
Był to oszust. Jestem o tym głęboko przekonany. Juliusz Zagórski, którego też opisałem, o którym się pisze, że była to nieszczęśliwa ofiara reżimu piłsudczykowskiego, prawdopodobnie nie była to żadna ofiara. Są tacy, którzy twierdzą, że Juliusz Zagórski wyjechał i spotkał się ze swoim bratem w Afryce. Ten brat sfingował swoją śmierć. Ci, co chcą o tym wiedzieć, to wiedzą. Ci, co nie chcą, to się nawet nie ma o czym gadać, żeby się dali przekonać. Brat Zagórskiego sfingował swoją śmierć w Gdyni. Był to bardzo ciekawy człowiek, proszę państwa. Cała ta rodzina była niezwykła. Oni oczywiście byli cali, wszyscy byli owinięci w patriotyzm. W ogóle połyskliwy papierek, taka pozłotka patriotyczna i oczywiście usta pełne frazesów. Proszę państwa, brat generała Zagórskiego, również wojskowy, był żołnierzem austro-węgierskim. Pewnego dnia opuścił koszary i został po prostu przedstawicielem, agentem w Towarzystwa Żeglugowego w Hamburgu, które zajmowało się przerzucaniem robotników z Ameryki do Europy. Potem powrócił do Polski, służył w kawalerii i też pewnego dnia opuścił koszary, nie odmeldowując się zupełnie. A kiedy wcześniej ten brat opuścił szeregi wojska austro-węgierskiego, no to jego młodszy brat, tak, generał Zagórski późniejszy awansował, został przyjęty do wywiadu krakowskiego, tak? Maksymilian Ottorongę go przyjął. No jeżeli ktoś ma brata i ten brat porzuca bez jednego słowa służbę wojskową i mustruje na jakimś transatlantyku, no to nikt nie robi z jego krewnego pracownika wywiadu. Tak mi się wydaje, że to takie są logiczne ograniczenia, zważywszy na to, że no to była poważna sprawa, ten wywiad. Wręcz przeciwnie, uniemożliwia się takiemu człowiekowi karierę, bo no, pochodzi z bardzo trefnego środowiska. Okazuje się, że nie. No więc to myśl moja pędzi ku takim kwestiom jak zmowa i wręcz zgoda na to, żeby Zagórski starszy opuścił szeregi armii i zajmował się czymś innym. Tak, zgoda wydana przez kogo, to też jest osobna sprawa. No więc proszę państwa, ja mam do polskiej prawicy pretensję taką, że ona jest tak zachowawcza, to jest tak jak z oddziałem leśnym, który przyjmuje jedynie informacje od prowokatorów, tak? To nie ma rozpoznania. Ja się nie znam na wojsku i w ogóle się na tym nie rozumiem, nie umiem strzelać, w życiu broń miałem w ręku może z 5 razy. No ale proszę państwa, to jest tak, jak są ludzie, którzy w coś wierzą i są odcięci od informacji. No to taka jest sytuacja polskiej prawicy, która coś tam słyszała, w coś wierzy, ale od informacji jest odcięta. Natomiast każdą bzdurę chętnie łyknie i będzie oddawać jej hołd. Musimy z tym skończyć. Musi być dyskusja. Natomiast tej dyskusji nie ma, dlatego że w ferworze dyskusji, proszę państwa, padają bałwany, że się tak obrazowo wyrażę. To znaczy wszelkie autorytety, które zostały rozdęte albo samodzielnie, samoczynnie, albo za czyjąś sprawą, chcąc nie chcąc w takiej dyskusji obrywają. Tak? Ja tradycyjnie obrywam, ale ja mam to w nosie. Natomiast no, są tacy, którzy chcieliby jedynie widzieć te swoje emitowane przez siebie treści w takiej formule, że oni stoją i gadają do tłumu, a reszta słucha. To jest formuła błędna, która utrwala ten ponury schemat zagubienia tej całej prawicy. Ja nic na to nie mogę poradzić. Mogę tylko pisać książki w takiej formule, jaką uważam za stosowną i nikogo nie słuchać. Ja już naprawdę nikogo nie będę słuchał. Więc proszę oszczędzić dobrych rad, wskazówek tego, co powinienem robić, a czego nie powinienem robić, jakie decyzje powinienem podejmować, bo ja i tak tego nie będę słuchał i wszystko zrobię po swojemu. No, więc proszę państwa, książka jest antypiłsudska, ale też jest trochę przeciw idiotom. Po prostu. Bo jeżeli mamy tego Niewiadomskiego i on jest przez niektórych ludzi uważany za męczennika, to ja nie wiem, co powiedzieć. Nie wiem, co powiedzieć. Oczywiście Eligiusz był postacią tragiczną, ale był to po prostu biedny wariat. Tak? Wariat nie w sensie, że był chory na Piłsudskiego, tak? Ale na coś. Był to człowiek niesłychanie prymitywny z jednej strony, z drugiej człowiek, który miał aspiracje do swojej niezwykłej wrażliwości. Tak?
Tak? A wszystkim antysemitom, którzy mówili, że prezydent Narutowicz to Żyd i Mason, dedykuje taką, taką oto myśl. Niech się zastanowią, za czyje pieniądze i w jakim celu Eligiusz Niewiadomski w latach kryzysu państwowego, kiedy rodziły się struktury nowego państwa, objeżdżał muzea i fotografował znajdujące się tam obiekty, co nie było tanie, tak? A następnie produkował tę swoją historię sztuki w zarysie, olbrzymie dzieło z mnóstwem fotografii. Kto mu za to płacił? Bo nie ministerstwo. To niech sobie wszyscy tropiciele żydowskich spisków tę myśl do głowy wsadzą i już zajmują się tylko tym. Oczywiście oni tego nie zrobią, dlatego że to im całkowicie burzy pewne schematy, do których są przyzwyczajeni i nawet nie ma mowy, żeby ktoś się rozgryzieniem tego zajął. No więc ja powiedzmy, że troszeczkę się tym zająłem. Natomiast tam jest mnóstwo rzeczy, proszę Państwa, o których trzeba ciągle przypominać i mówić. Ja opisałem tam aferę Frankopolu, ponurą historię, która rozłożyła polskie lotnictwo, tak, w kluczowym momencie. To znaczy, kiedy Rosjanie i Niemcy rozbudowywali przemysł lotniczy, Polacy podpisali z Francuzami bardzo oszukaną umowę. I tam właśnie generał Zagórski był czynny. I wszyscy spierają się o to w sposób tak idiotyczny, że ja nie mogę tego słuchać. Proszę Państwa, państwo polskie stało się zakładnikiem Traktatu Wersalskiego, tak to trzeba nazwać. Zakładnikiem Traktatu Wersalskiego i miało ponieść wszystkie koszty tego traktatu, żeby państwo polskie zmusić do poniesienia tych kosztów, czyli wprowadzić je, wepchnąć je pod ten pędzący pociąg, jakim był niemiecki totalitaryzm i potem sowiecki totalitaryzm, trzeba było to państwo pozbawić możliwości obrony. Pozbawić możliwości obrony, czyli zabrać pieniądze. Tak? Wydrenować budżet Ministerstwa Wojny z pieniędzy przeznaczonych na inwestycje. Państwo sobie poczytacie, co to była afera Frankopolu i kto był jej głównym animatorem. Oczywiście generał Zagórski robił tam za, może ja powiedziałem Juliusz Zagórski, Włodzimierz Zagórski, a Juliusz to był jego brat. Bardzo przepraszam, jestem trochę zmęczony. Starszy Zagórski to Juliusz, młodszy Zagórski generał to Włodzimierz. Bo zaraz przyjdą jacyś i będą mi tłumaczyć, a pomyliłeś się tutaj, i tak dalej. Dużo pracuję. Proszę Państwa, Juliusz Leski, główny animator afery Frankopolu. Juliusz Leski, ojciec najsłynniejszego polskiego bohatera, polskiego Jamesa Bonda, Kazimierza Bradla Leskiego. Juliusz Leski był pierwszym z Natansonów, który przestał używać nazwiska Natansona, zaczął używać nazwiska Leski. Jego otoczenie, sami gorący patrioci, którzy chcieli tylko i wyłącznie dobra Polski, ratowali ją jak mogli, tę Polskę, za pieniądze wyciągane z Ministerstwa Wojny, nie budując ani jednego samolotu, który byłby w stanie wzbić się w powietrze i ostrzelać choćby tylko stado owiec, już nie mówię o posterunku jakimś niemieckim, Grenschutzu czy czegoś podobnego. Proszę Państwa, nie ma o czym gadać. To państwo było od samego początku skazane na pożarcie. Od samego początku. I to widać. Jeżeli ktoś się łudzi, że było inaczej, albo zaczyna kombinować, że może gdyby to, albo nie tamto, albo coś tam, to są głupoty. Wojna 20 roku pokazała, że Polacy są na tyle szaleni, żeby się zmobilizować w krytycznym momencie i dać odpór sile takiej jak Bolszewia. Więc należało te Bolszewie maksymalnie wzmocnić i na to była zgoda. Nikt nie przeszkadzał w zbrojeniach Związkowi Radzieckiemu oraz należało Polskę rozbroić. Rozbroić, czyli po prostu wydrenować z pieniędzy, bo jeżeli ktokolwiek by sensownie wydawał pieniądze ministerialne, to tej broni by się nazbierało tyle, że każdy by się dobrze zastanowił, zanim by tutaj wkroczył i zaczął strzelać do ludzi. I to jest zasługa naszych sojuszników. Trzeba to powiedzieć wprost. To jest zasługa naszych sojuszników Francuzów. Można się oczywiście łudzić, że było inaczej, ale po co, proszę Państwa, po co to robić, tak? Wszyscy jednak się łudzą, bo na tych złudzeniach budują swoją pozycję sławnego publicysty, tak? Czy tam sławnych publicystów. I tak sobie bawią się w te klocki dziwne, grają w te pchełki i w te bierki korespondencyjnie między sobą, że może to, a może tamto, a może coś tam. Nie ma mowy.
te ekipy poinstalowane tutaj w różnych miejscach, to było wszystko całkowicie uświadomione co do dalszego losu Polski. A jeżeli ktoś nie był uświadomiony, to lądował potem w obozie koncentracyjnym albo miał jakieś nieprzyjemności. A jeżeli ktoś był uświadomiony, to wyjeżdżał i po prostu instalował się gdzieś za granicą. Sobie Państwo prześledźcie, kto wyjechał, w których latach, tak? Kto sobie kupił farmę w Brazylii, tak? W roku 38, bo stwierdził, że już się dosyć napracował dla tej Polski. Ważne sprawy są, proszę Państwa. Jeżeli tego nie zrozumiemy, to w ogóle nie mamy o czym gadać. Możemy się oczywiście ekscytować pomysłami IPN-u na jakiś tam lans polskich bohaterów. To są głupstwa, nie ma to najmniejszego znaczenia, bo nie po to jest robiona popkultura, żeby lansować polskich bohaterów. I dokładanie tych polskich bohaterów do jakiejś popkultury to jest, proszę Państwa, bzdura. Musimy zmienić sposób myślenia, a to oznacza w sferze publicystyki historycznej zmianę formatów. Na to jednak chyba nikogo nie stać. No, nie stać, ale ja okupuję to wielkim ryzykiem i szyderstwami, z jakimi się spotykam w zasadzie bez przerwy. Ale trudno, jakoś to zniosę. No, więc czekamy grzecznie, proszę Państwa, na trzeci tom baśni socjalistycznej, który będzie niebawem. Na razie kończymy z przygodami takimi. Potem wydamy książkę Szymona, potem mam nadzieję książkę Wacka Grzybowskiego. Potem będzie parę niespodzianek, a ja się zabiorę za trzeci tom baśni polskiej gdzieś koło lata. Gdzieś koło lata, tak żeby ona była gotowa, czwarty tom baśni polskiej, przepraszam, żeby ona była gotowa na targi grudniowe, albo warszawskie, albo wrocławskie. Będzie mnie to kosztowało trochę wysiłku, ale postaram się, żeby tak się właśnie stało. Oby mi się to wszystko spełniło i żebym miał siłę to napisać, to wszyscy będziemy się dobrze bawić i będzie fajnie. Bardzo Państwu dziękuję, do widzenia, do usłyszenia, do następnego razu. No, czwarty tom baśni. Wreszcie usłyszałem zapowiedź.